Witam serdecznie, jestem Szymon Urbaniak, jestem profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Moja historia z motorsportem zaczęła się, gdy miałem 4 lata. Wtedy moja mamusia zawiozła mnie na parking, na którym czekał mój tata właśnie z pierwszym gokardem. Był to Easy Kart E50, taki malutki gokardzik dla dziecka, do którego wsiadłem. No i od tego to wszystko się, można powiedzieć, zaczęło. Swoje pierwsze zawody wygrałem w wieku 7 lat. Ścigałem się w serii BBC German. Byłem zmuszony do tego, ponieważ w Polsce nie miałem takiej możliwości, bo nie dostałem licencji wyścigowej. Była ona możliwa do nabycia dopiero w wieku 8 lat. Jeśli chodzi o moje osiągnięcia, jestem 5-krotnym mistrzem Polski, 2-krotnym mistrzem Niemiec, wicemistrzem Europy oraz w 2017 roku, kiedy zostałem jako pierwszy Polak nominowany w klasie juniorskiej do Akademii Orlen Teamu, zdobyłem 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w Lonato we Włoszech. W roku 2018 zakończyłem swoją przygodę z kartingiem na kategorii królewskiej. Był to go-kart z silnikiem Fortexa, mający około 40 koni i sekwencyjną skrzynię biegów. Kolejnym etapem w mojej karierze były wyścigi na torach Formuły 1. Rok 2019 był dla mnie rokiem przełomowym, ponieważ udało mi się zwyciężyć w prestiżowej serii Carbonia Cup, wywalczyć w niej międzynarodowy tytuł mistrza właśnie w klasie C1. Performer waży około 285 kg i jest zasilany jednostką wyciągniętą z motocykla Suzuki GSX-era 1000. Generuje on moc 235 koni. Spędza się od 0 do 200 na godzinę w niecałe 9 sekund. W roku 2020 udało mi się ścigać bolidem klasy Formuły 3 na torze Slovakia Ring. Tam również udało mi się wygrać zawody. Moje największe osiągnięcie miało miejsce w zeszłym roku, gdzie udało mi się wystartować w zawodach bolidem Formuły Renault World Series by Renault, który generuje 500 koni do pierwszej setki
przyspiesza w około 2,5 sekundy. Ten bolid to wóz, w którym Robert Kubica w szczycie swojej kariery wygrał tą serię, następnie dostał się na testy i przeszedł do BMW Sauber, do Formuły 1. Wiesz co, 2017 rok to był najlepszy etap w mojej karierze, najwięcej fanów mi sprawił. To był moment, w którym udało mi się osiągnąć 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w Lonato właśnie. Dobrze wspominam ten rok, było wiele wyjazdów, wiele wyścigów, wiele rywalizacji, potu, łez i zadowolenia. Generalnie zawdzięczam wszystko swojemu tacie. Gdyby nie on, gdyby nie wsparcie jego, mojej rodziny i najbliższych, na pewno nie było mnie w tym miejscu, w którym jestem. Kiedy moi rówieśnicy generalnie bawili się w chowanego, czy grali w piłkę, ja siedziałem na torze albo po prostu się edukowałem, nie? No bo tego czasu cały czas było mało. To już nawet nie była pasja, to była obsesja. Nie? Dzięki tej obsesji to wszystko się tak potoczyło, jak się potoczyło. I nie żałuję ani jednej chwili. Nie? I mówię, no i to właśnie mojemu tacie zawdzięczam wszystko, co osiągnąłem. Ciężką pracą, samodyscypliną, wieloma wyrzeczeniami też w życiu prywatnym, jak i poza nim. Udało mi się to wszystko osiągnąć. Ścigam się od 12 lat, także jestem przyzwyczajony do przeciążeń, do prędkości. Po prostu wsiadam i jadę. To jest tak jakby mój zawód na całe życie. Ciekawym takim zjawiskiem, które mogę opisać, o którym mogę wspomnieć, był moment, w którym wsiadłem do właśnie tej Renault World Series by Renault. No i ten moment przyspieszenia, nie? Ten moment przyspieszenia był na tyle intensywny, że obraz przede mną zaczął się rozmywać, co było dość ciekawą sprawą. Natomiast po już dwóch okrążeniach udało mi się to nad tym wszystkim zapanować. To była kwestia przyzwyczajenia się do zjawiska. Generalnie światowe wydarzenia, światowe zawody odbywają się głównie za granicą, zazwyczaj we Włoszech. Tam jest tak jakby najbardziej podtrzymana ta tradycja kartingu i właśnie tam jest najwyższy poziom na całym świecie. Wiesz co, z tego co wiem, to najwyższy kierowca Formuły 1 miał około 1,90 m, także trochę mi brakuje. Ważne jest też to, żeby nie być zbyt wielkim, zbyt szerokim, zwłaszcza w plecach, no, ponieważ no wiadomo, tam jest bardzo ciasno, bardzo wąsko w środku, w kokpicie, a w momencie, kiedy cię już dopinają we wszystkie pasy, ledwo idzie oddychać. Także to już zależy od ciebie, czy chcesz być duży, czy chcesz być po prostu dobrym kierowcą. Moim idolem jest Fernando Alonso. Jak byłem malutki, to zawsze mu kibicowałem i sercem jestem za Ferrari. Słuchaj, sponsorzy w dzisiejszych czasach są niezbędni. Bez nich nic się nie uda zrobić, nie? Ja nie ukrywam, że gdyby nie moi sponsorzy, których mam, którzy są ze mną, no to naprawdę byłoby bardzo ciężko, żeby coś dalej zrobić, czy nawet dalej się ścigać. Na ten moment mogę im tylko podziękować, ale nie powiedziałem ostatniego słowa. Ja cały czas chcę się rozwijać, cały czas jestem młody, ambitny, szukam sponsorów i chcę iść wyżej. Chcę pokazać to, co tak naprawdę potrafię. Bardzo niepozytywne sytuacje, nie? Kiedy ja na przykład zostałem oszukany z jakiegoś tam tytułu, na przykład mistrza Europy. Są akurat takie rzeczy, że siedzimy, czasami się odpali, no i można było mieć ten tytuł, nie? Ja wiem, że ja go wygrałem i mam go dla siebie, ci co, no wiesz, nie mam go na papierze, no i
No i nie mam go po prostu, nie? Nie udało się niestety. Przez to, że ktoś nie mógł zdzierżyć tego, że młody chłopak, który przyjeżdżał tylko z tatą, mieli jeden namiot, jeden go-kart, jeden silnik, wykaszali wszystkich tych, którzy płacili chore pieniądze wielkim teamom i wymagali od szefów pierwszego miejsca albo pierwszych trzech, podium. Niestety im się to nie udawało, bo taki młody chłopak im pokazywał, gdzie jest ich miejsce, nie? Z łatwością, za pierwszym razem. Nie ma co ukrywać, trzeba było troszeczkę zbastować z niektórymi zachowaniami, troszeczkę się podstosować do systemu, ale jak już tą wiedzę nabyłem, no to za pierwszym razem teoria, za pierwszym razem praktyka i z uśmiechem na twarzy wróciłem do domu z wynikiem pozytywnym. Kiedyś marzyła mi się seria DTM. Marzyłem o tym, żeby ścigać się właśnie w Mercedesie. Wiadomo, no, na pierwszym miejscu Formuła 1, aczkolwiek jest Entity Series. Jest to seria tak jakby Formuła 1 za oceanem. I chciałbym być pierwszym Polakiem w historii, który właśnie tam wystartuje i tam osiągnie i dopnie swego. Wiesz co? Mi się wydaje, że za te pieniądze to byś takie małe osiedle wybudował już. Naprawdę, nie? W to wszystko jakby tak się zliczyło. W to, co ojciec wpakował, w to, co wiadomo, od pewnego momentu już sponsorzy pokrywali, no to horrendalna suma, nie? Naprawdę. Nie jestem w stanie ci powiedzieć teraz ile, ale to w setkach tysięcy, nie? Takich grubych. Sponsorów. Wiele szczęścia. Powodzenia, za które nigdy się nie dziękuję, bo to przynosi pecha w naszym gronie i sponsorów, nie? Dalszych sukcesów. To ja tobie tego życzę. Dzięki bardzo. Dzięki za materiał. Szukamy sponsorów. W formie ciekawostki mogę wspomnieć, że po mojej lewej stronie znajduje się go-kart na podwoziu Tony Kart, racer FVK, którym niegdyś ścigał się sam Mick Schumacher. Jest to wszystko udokumentowane i na tym samym podwoziu udało mi się zdobyć w kategorii juniorskiej tytuł mistrza Polski międzynarodowy.